Pozdrawiam absolutnie najmniej przeklęty i spersonalizowany egzemplarz Dark Souls 3. Yes, indeed. Yes, indeed. Sięgam, gdybym miał zliczyć wszystkie rzeczy, które mogą iść nie tak podczas rana i losowo się dzieją akurat wtedy, kiedy speedrunuję, to... musiałbym zrobić bardzo długą listę. Swoją drogą, jestem tak konsekwentną osobą, jeżeli chodzi o mówienie, że czegoś nie będę robił. O nie, serwis jest za dobry, nie będę już robił ranów. Zobaczymy, że serwis nie jest w stanie zrobić porządnego rana. A może jednak popróbuję. Cześć, Luna. Przepraszam, Sevik. Co, Luna? Co ja ci zrobiłem? Że mnie ufujesz? Tak, można świeżo rany słów. O czym mówisz? Nie rozumiem. A propos przeklętych egzemplarzy na bogów. Zaczyna się dobrze. Ale to już jeszcze idę. Zagapiłem się trochę. Oła. O tak, wszystko widzę. God bless. Ewe. Weź i diabły. Potwierdzam, analizowaliśmy mój bieg. Bodajże ten, który robiłem, że na streamie był in-game time poniżej 1,5 godziny. Plus ja potem jeszcze robiłem Sevikowi jakieś takie podejście do Watchersów, gdzie wychodzi, że ja powinienem mieć sporo przewagi nad Sevikiem. Aż sporo, na 2-3 minuty do Watchersów. Jeżeli nie zrobię niczego się jakiegoś kompletnie głupiego. Drzewo za pierwszym, nieźle. Spadnę z Firelinka i skończę. Znaczy spadnę do Firelinka i skończę streama. Wiecie co, ja muszę uważać na to, jak się mówię takie rzeczy po tym, jak ostatnio wyliczyłem dokładnie ile razy. Będę musiał wskakiwać na drzewo. Zawsze się boję, że to jakiegoś dola przypadkiem zrobię. I staram się przez to nie biegać, nawet jeżeli wiem, że to odrobinę wolniej wychodzi. Pamiętaj o bombshardach. To nie jest jeszcze moment, żeby pamiętać o bombshardach, na szczęście. I dzięki Bogu, bo pewnie tutaj też bym zapominał. Tak, wiem. Będę udawał, że pamiętam o bombshardach. Ale tylko udawał. A dobra, u koleżanki 1-2 dostam, I guess. 1-2. Pamiętaj o Twin Blazach. Mam wrażenie, że bardziej zapominam w tej chwili o bombshardach. Bombshardy to chyba rzecz, o której najbardziej zapominam. Nie wiem, jakoś jak siadam przy ognisku, to mój oddech jest dosłownie taki, że ej, czekaj, idę po prostu do lokacji, a nie, że muszę coś tutaj zrobić.
Dagger, cover to spawny. Ja się wyrabiam w trakcie otwierania drzwi, nieźle. Mam wrażenie, że Sterik mógłby mi spokojnie powiedzieć: zrób sobie jakiś dokument i patrz na dokument, jak robisz Anna. I pewnie najgorsze jest też, pewnie miałby rację. Zin. Dwa spadki. Okej, co mnie dzisiaj zablokuje? Póki co ten run był przeklęty tylko tym, że dostałem strzał podczas bicia Gundyra. W sensie, jak on się spawnował. Więc nieźle. Dobra, ja tutaj wolę go tak wyciągnąć. Bo często gęsto mi nie wychodzi. Au. Często gęsto mi nie wychodzi przerolowanie się obok niego. Tego ogniska nie ma po co zgarniać. Ktoś słyszałem, że za mną idzie chyba. A, to ten kolega. Mam nadzieję, że na schodach tutaj nikogo nie ma, bo mnie pojebie. Jest jumpscare? Oczywiście, że jest jumpscare. Ale to. Uwielbiam te jumpscare. Wypiję kawę, ile te do biblioteki się uczyć. Understandable. Daj, że jestem porządnym studentem, to brzmi jak coś, co ja mógłbym powiedzieć. O Boże, czemu ja za każdym razem? Fajną rzeczą ze spółki jest to, że kolega z halabardą mnie tutaj nie widzi. Więc mogę sobie na bezpiecznie MBR skarnąć. Oczywiście. Czy znowu mnie drzwi zablokują? Nie może być przecież aż tak źle, prawda? Boże. Ach. Bąk. Możesz sobie wpisać Ember w dokumenty, I guess. Nie wiem, na ile by się chciało, ale za shardem w settlementie też jest dość łatwy Ember. Byle staminę dobić do zera i... Ten skok był trochę niepotrzebny, ale... Nawet... Dobra, jak mnie dzisiaj zmemuje was? Ja właśnie nie mam szans przypadkiem odpalić dansterki przez to, że nie zgarniamy Basin of Vault. Wiem, że Sevik zgarnia i dlatego się zastanawiam, czy jemu to się któregoś razu losowo nie przytrafi. Czy to już? Niestety. Bąk. 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 A jest sobie zabitka? Nie. Czy odpalenie denserki przez przypadek przed wortem to jest run reset? Czy po prostu byś użył jednego z format bonus? Nie, no to byłby raczej na miejscu, bo nie zgadniesz żadnego ogniska po drodze. Boże. Czy na mnie się rzuciły właśnie trzypce? To niemożliwe, prawda? Pojebie mnie. Dosłownie mnie pojebie. Kolega się wkliczał w teksturach. Cześć, Sebastianie. Tamten chłop z widłami dosłownie zgliczował się w teksturach i był w połowie zanurzony. O.
Nie jest to super bezpieczny Ember, ale nie ma też tego ani. Ach. Passenger, Passenger i Default, tylko na D42. Panioczka. To jak na sobie do bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że Lizard mnie nie zmemuje. Bo wcześniej mi zaczął uciekać do domku. Ach, to wyszło bardzo zgrabnie. A, dla bezpieczeństwa. Kurwa. Iceflare. Też może zaatakować? Chyba nie. Okej, okay. Nie chcę. Edo, nie lubię jak on tak biega, bo blokuje mi kamerę przez to. O Boże. Shard, shard, shard. Okej, okay, tym razem nie wskoczył mi tutaj. Jakby DS3 było na pewności, to sam bym myślał, nie dziwię się. Ale DS3 akurat nie jest na pewności. W sumie dziwne trochę, że nie jest. Też może wyjść. Dziękuję. Czasami mnie tak chamsko tutaj blokują, że muszę po prostu ten ich pobić. Teraz na szczęście nie było takiej potrzeby. MF, witam, witam. A, błagam, nie zmemujcie mnie ale tutaj i będzie git. Wydaje mi się, że tutaj można w prawo skoczyć, ale nigdy tego nie próbowałem i nie wiem, czy chcę dzisiaj zaczynać. O. Tutaj mogę bezpiecznie spaść, tu mogę bezpiecznie łyknąć ember. Ta emberka. Jeszcze czego? Jak idzie udawanie, że nie omega z Dark Soulsy. Ten run póki co jest bez zarzutu większego. Poza goniącymi mnie kundlami. Ej, ty tu jest taki jaki jest, więc odnosi się do tyłu, okej. Okay. To nie jest tak, że to jest kalunek. Dobra, muszę spukę jeszcze raz wyknąć. Dobrze, powinienem. Da, nice. Ciekawe jak dziś mnie będzie mianował, ale tych chęcią popatrzę. Powinienem quit outa, to jeżeli umrę to będzie... Okej. Okay. Idzie profesjonalny i śniegi i to by implikowało, że robię cokolwiek blisko bycia profesjonalnym. Ja i bycie profesjonalnym się ze sobą bardzo gryzą, więc proszę nie robić takich rzeczy. Ja nawet nie potrafię sobie zrobić porządnego countdown timera przed streamem. To co mam przed SMT nie jest w połowie tak dobre jakbym chciał. Jak udawać? Właśnie o to chodzi, że jak udawać to nawet nie trzeba tego robić jakoś zbytnio profesjonalnie. Dobra, daj mi ciebie. Nie siadamy. Tutaj nie potrzebuję siadać. Jak się homeward bonuje, to i tak jestem ten. To i tak jestem leczony, więc równie dobrze mogę zaczekać. A, prawo. Na wszelki wypadek, jakby pies chciał mi zrobić coś głupiego. Albo któryś kolega z Gidą. Facing point. Teraz już chyba nie. Coś umarło, ciekawe. Teraz już chyba nie potrzebuję się stosować, ale na wszelki wypadek jeszcze mamy, jakby coś się losowo obudziło i strzeliło mi od razu teleportują się lepenery. Ale dobra, jak tu jestem, to już praktycznie mogę chyba ten zmienić na bona. Na dole sersordy. I tu Faron Call. I ostatnie ognisko.
Ach. Póki co jest git. Tu jest szaldzik. Tu jest drugi szaldzik. O ile dało mi go zgarnąć, a dało mi go zgarnąć, to jest fajnie. Tutaj muszę ogarnąć, bo Steak mówił, że jest niby jakaś metoda, żeby ogarnąć tego. Żeby ogarnąć ognisko bez kundi, chyba miał na myśli to, co właśnie zrobiłem. Nie chce mi się próbować zgarniać Cat Shielda. Bo z jakiegoś przeklętego powodu za każdym jebanym razem, kiedy próbuję zgarnąć Cat Shielda, to Hazel się budzi. A jak Hazel się budzi, to nie mam możliwości squeetoutowania w Farm Keep. A są czasem takie setupy na ogniach, że muszę squeetoutować dosłownie. Tego ogniska nie potrzebuję. Teraz już potrzebuję sztyletu tak naprawdę. Nie wiem, czy za bardzo nie wbiegłem w park, no i przez to, czy nie będę miał poisona. Chyba będę miał. A teraz na pewno będę miał, chyba że tu przeczekam. Chociaż. Chociaż. A, to jest fajne. Chyba tutaj, jeżeli przebiegnę w miarę po prawej stronie, to powinno być w miarę ok. Jak to wygląda? No, tylko ten jeden mnie goni. Więc nie będzie potrzeby quitouta. To pamiętaj, że tutaj jest kolega. Ktoś mi dał mój palnik na kawiarkę. O nie, trzeba poczekać, aż będzie można kawę zajść i możesz jeszcze tak posiedzieć na streamie. Doskonale. Szanuję osoby, które zajęła ci palnik na kawiarkę. Też mnie goni. Jestem spoizonowany. Nie wiem, czy nie będzie quitout uprawiany zaraz. Mam nadzieję, że nie, ale... chyba nie będzie. Zależnie od tego, co tutaj mnie spotka. Wygląda ok. Ilu was tu jest? Jest jeden, kiedy w dodatku się człapie. Jestem zablokowany trochę. I chyba umrę. Albo i nie. This is fine. Usiądę, żeby nie jeść po... Żeby nie jeść poizona. Ktoś mi się cietnie. Jeżeli ktoś inny ma ten sam problem, to dajcie mi znać. Mogę zobaczyć, czy coś u mnie jest problemem. Okej. Okay. Czyli chyba jest okej. Okay. Chyba tu wchodzę na chwilę z tej strony, żeby się na mnie rzuciły. Zgarniamy słusa. Znaczy tą szardę z tej strony. Tutaj sobie to płyt sypuje raz czy drugi, oraz za dużo. Kolega idzie z ustaną, więc sobie dam moment na założenie tego. No i dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz jego chcę przerolować. I teraz mogę quickstep robić. Nie jestem pewien, ile quickstep ma iframe'ów, bo on jakieś iframe'y ma. Ale nie jestem pewien ile i nie mam zamiaru tego sprawdzać się w momencie, kiedy koledzy mnie gonią. Oho, nie, to nie wygląda dobrze. Proszę, o, dobra. This is fine. Ucieknę sobie tu na chwilę, bo tu jest w miarę bezpiecznie. I do shrine, bo mam chwilę. Co my tu mamy? Sprzedaj emberki. Reinforce na plus 3. Daj cola.
Reinforce 2 razy. Infuse Sharp. Wydaj bon shard. Firekeeper, to wydaj mi po... Pojebie mnie. Tak samo jak pojebie mnie, to że brakuje mi 10 dusz. Wydaj bon shardy. Bon shard 1. Bon shard 2. I travel to keep ruins. Mogę już na Twin Blade zmienić i biec. Szkoda, nie pożałuję tego, że wyjebałem wszystkie embery i teraz nie mam jednego dla bezpieczeństwa na tych. Na aby słuchaczów, prawda? Na pewno tak nie będzie. Jolo, jolo. Słyszę, jak oni mnie pięknie gonią i to jest chyba najgorsze. Open up. Wait out, bo mnie koledzy zamordują. Jak tego nie zrobię. Ja zawsze mam wrażenie, że tutaj nie muszę quitoutować, aż wczoraj mi się zdarzyła sytuacja, że oni wbiegli do przodu i nie mogłem do przodu przerwować. Już, na spokojnie. O! To bardzo mi jest tej strony. Come on. A po to mój kolega mnie bije. Te chuju. A fajnie, trochę za dużo jest to, co poszło. O, nawet nie wiedziałem, że może tutaj iść pełne 5 hitów. Zawsze mi się udawało, że tylko 4. Eee, to podobno ładny atak. Panikowałem. No, oczywiście, Cewik. Udanej pracki. Firelink Sztyna.
Mam wrażenie, że nie muszę te. Nie, muszę iść do Firelinka, bo nie pobiję tych Deaconsów. Hello there, Marshall. Dobra. Dużo w Texa. Tak, chyba będzie ok. To jest tak zwane bezpieczne rozdawanie poziomów w tej chwili. I Crucifixions. Ma czas, nie gramy w tego. No, mnie ostatnio z Civiciem trochę wzięło na ogrywanie DS3. W pewnym sensie korespondencyjnie się ścigamy, kto pierwszy wbije IRL godzinę 30. Ja mam póki co godzinę 30, ale in-game time'u, to z quitoutami trochę psuje odbiór. A IRL 1.30 jeszcze żaden z nas nie bił. Civic był bardzo blisko, tylko zawsze jest jakiś jeden moment, który mu kompletnie upierdziela rana. I to tak kompletnie nie, że no jest blisko, tutaj jeden, tutaj drugi, tylko jest jakiś taki zazwyczaj jeden moment, gdzie to wszystko idzie w chuj. Wczoraj miał tak na przykład z tym z PS-em, tym co się goni przed Little Dungeon. I ostatnie ognisko, jakie miał, to bodaj, aby słuchacze byli. Więc absolutnie paskudne rzeczy potrafią się dziać. Czy kolega będzie miły i da mi te? To są masy. Nice. Kolega dał mi są masy. Nie wiem, czy da szybko go nie pobijemy od mina. Chyba tak. To nie jest prawdziwe, to? No. Pamiętaj, zaszkodzić nie zaszkodzi, biorąc pod uwagę, jak okropne tendencje mam do robienia głupich rzeczy w tej walce. A, kurde. Jeszcze raz będę musiał go dziabnąć. Jakby idealnie się udało go trafić w miejscu, w którym się pojawi. Czy to mężczyzna? Tak. Nice! Jesus! Mój najlepszy Crystal Sage od dawien dawna. Tak, chcę usiąść. Chcę usiąść, bo jeżeli dobrze by poszło, to nie musiałbym siadać aż do tych, aż do Deaconsów. A jeżeli źle pójdzie, to no, zobaczymy zresztą, ile ja HP-ków stracę po drodze. Wiem, że mając 4 estusy, jestem w stanie zejść Deaconsów, tak powiem. No dobrze, ten skok paskudny. Wiem, że przed sobą mówię, żeby go przestawić, ale nie potrafiłbym się przestawić kolei na to, że mam ustawiony skok po czymś innym niż kółko. I tam, gdzie trzeba zrobić akcję skok, to bym go nie robił. I tego bym się bał. Ja wiem, że to jest coś, na dłuższą metę by mi wyszło, ale jestem za mocno przyzwyczajony tego. Nie będę kłamał. Wiecie co? Robię najgłupsze rzeczy w dziejach ludzkości. No teraz ty idziesz? Nie, to speedrun. I to speedrun na zasadzie, że nie bije wszystkich bossów. Chat halo. Czy coś na streamie się stało z czatem, czy... Coś na Twitchu się stało z czatem? Okej, okay. Dobra, że czyli możliwe, że ty masz jakieś internetowe problemy ogólnie? Jak tak to czytam?
A, to się przepięknie. Jeżeli będzie mi dane dojść tak daleko, to będę musiał sprawdzić jedną rzecz. O, nie jest to ta rzecz. Boję się, żeby mnie teraz nie zbidowali. Mam nadzieję, że mnie nie zbidują. Nie powinni, ale... Nie mogę nic napisać od... Jesus! Pamiętaj, widziałem, że ludzie pisali na czacie, więc to raczej nie jest kwestia tego, że tu się kompletnie wypierdolą. Czy ja dobiję Olostrad? Nie, to jest ryzykowne. Chociaż... To nie jest aż tak bardzo jolo, jak myślałem, TBH. Co jak mówię, że tutaj bardziej się z lewej strony opłaca przebiegać? I chyba rzeczywiście coś tam jest. Gdzie jest ten kolega? Nice. Będzie kwitałcik zaraz. Wyszła na kuchni, próbowałem na komórkowym działać. A, IT, IT. Ja do komórkowego nigdy się nie przekonam chyba. Bo mam wrażenie, że jest za mało stabilny. Dobra, tu potrzebuję spółkę założyć już. W sumie jak spółka, to i sztylet mogę. Skrótu nie odblokowuje, zresztą nawet ogniska nie odblokowuje, spółka propo. I sztylet w obie ręce. I na dół. Ach, o, gdzie jest kolega? Jest w niebezpiecznym położeniu, mam nadzieję, że zdąży. Bo nie chcę, żeby ten mały skurwol z Fambergą mnie gonił. Au, dostałem główny podejo. On chyba mnie nie goni. Dobra. Hop, 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 hop. Kilkiem się nie przejmuję. Mój ulubiony gitarzysta z Metaliki. Długopalsy Kirk. To już mogę Twin Blaze. No dobrze. Krik wraca do domu. Ach. Au. A, trochę ich poprzerzedzam. Gdzie jest? Tam z tyłu. O Boże, i to grubcio. A, dziwnie zszedł. Już tak na hita. A, chyba jeszcze jeden wejdzie. Przed silikonem się mojego życia, czyli the fucking death. Ognisko. Bez wody. Czy bawię się piromancją magią? Grałem chyba każdym możliwym buildem w DS3. Jeżeli to jest pytanie, na które chcesz znać odpowiedź. Wydaje mi się, że w tej chwili mogę równie dobrze po Jormie wrócić do Firelinka dopiero. Radmy sobie spółkałeknę, żeby tej obrażeń nie dostawać. Tutaj mogę spaść. Tu mi Blazy dwie ręce, bo tutaj jest kolega do ujebania. Ach, nie, kula śmieciula przejedzie.
Jaki spell slot build melee z piromancją? Absolutnie polecam, jeżeli chodzi o bronię, ten miecz do tych knightów. Bo on ma dość niskie wymagania, to po pierwsze, po drugie, jak go wmaksujesz, to ma eskalowanie z ten z inta, z faith albo a z obu. Jeżeli grasz pod piromancję, to piromancję skalują i z inta, i z tego. I z faith, to mi na uwadze. To jest chyba tak, że on skaluje z tego, co jest wyższe bardziej, ale w tej chwili dokładnie nie pamiętam, jak to szło. Nie będę kłamał, a nie chcę sprawdzać błąd. Nago zaczyga. Let me solo hell, to nie Elden Ring. Radzę sobie popatrzeć, gdzie są wszelkiego rodzaju książki, nie książki. Plus na pewno do części piromancji musisz uratować kadle z tego. Z Elite Dungeon, to nie jest najprzyjemniejszą rzeczą w historii. Rzeczy. Krąży go? Tak. To spierdalam. Powiedziałem spierdalam. Byłem za blisko trochę. Chodź kolego. Raz, dwa, raz, dwa. Trzeba znowu będzie żegło tak. No dobrze. Jest paskudą. O, Boże. Tak to się dzieje. Boga mnie żegaj więcej. Jeżeli tak będzie żegał, to powinienem udobić bandoletę. Czy on miecz? Nie. On po prostu z drugiej strony stoi i nic nie robi. A? No zaletą padła. Co ty robisz? Odpalisz tylko. Pochodzi. Podnosi rękę, macha. Wszystki Wolnir. I mówię teraz powolniej, że będę chciał się cofnąć. Nie, wróć, ja chciałem po Jodmie się cofać. Bo przed Jodmem nie ma potrzeby. Kurde, z jednej strony przed Jodmem nie ma potrzeby, z drugiej strony... Czy Jodm mnie zabije, jak mam tyle HP? Nie powinien mnie zabić, jak mam tyle HP. To jest taki nie powinien, ale gdzieś to ziarno niepewności tkwi. I to jest paskudne. By the way, chcę, żebyście wiedzieli, że Any Person Speedan tutaj bije tego przeciwnika, który nas goni. Bo z niego dopi całkiem porządny pierścień do używania sesoldów. Wiecie co? Dla bezpieczeństwa, bo widzę, że ten run idzie dobrze, się cofnę. Filing. Ja wiem, że to może brzmieć trochę sprzecznie ze sobą, ale wydaje mi się, że bezpieczniej będzie, jeżeli teraz wydam parę poziomów Vigor. Także nawet jeżeli koledzy by mnie jakoś bardzo zadziabali, to się nie wyjebie. Powinienem pójść po te Estusy, jak już tu jestem. Bo powinien mieć chyba dwa ostatnie Estusy. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I chyba dwa Bonshardy. Ale to najpierw Firekeeperka. Chcę do gdzieś 25 Vigoru. I resztę w Dexa. Ba i Bonshardy. Ile mam Bonshardów? Trzy chyba. Nie, dwa. Central Iridium.
Czyli widzę tutaj, co ty chcesz wedle, bo szukam czegoś, co mogłabym sobie swoje thinkingi. Jeżeli lubisz stealthy, to jest taki całkiem porządny stealth. Ja z thinkingowych broni bardzo lubię broni Black Knightów, ale one wiadomo, że są większe, cięższe i tak dalej, tak? Więc to trzeba mieć bardzo mocno na uwadze. Plus nie jestem pewien, czy one są gwarantowane idowami. Wydaje mi się, że... Znaczy wiem, że Demon Ruins jest... O Boże, paskudny atak. Paskudny atak po raz drugi. Dobrze, że to z góry mnie trafiło, bo bym mnie tak trafił. Teraz ci koledzy byli łaskawi. Okej, ten rzuca spela. Bo nie zdążyć przebiec. Daj mnie gonią, Late. Daj mnie gonią. O Boże. Błagam, powiedzcie, że to mnie nie zabiło. Jeżeli to mnie zabiło, to będę słony o tego. A raczej na tego. Okej, żyjemy. Usiądę. Myślałem, czy w ogóle odpalać to ognisko, ale wolę usiąść. Mam dobry czas, mogę sobie pozwolić na to, żeby zmarnować 10 sekund na siadanie przy ognisku. Tak się zastanawiam, czy są jeszcze jakieś inne bronie z Twinklingów, ale niespecjalnie coś mi nawet do głowy przychodzi, tak szczerze mówiąc. Tak na szybko. Znaczy, ja wiem, że broni z Twinklingów jest dużo, ale jednocześnie, że mówię, to nie jest tak, że ktokolwiek mi jakoś w tej chwili bardzo do głowy przychodzi. Tutaj kolega na łeb spada. Dlatego ja się bardzo cieszę, że ja to robię. No i dobra. Nie zrobiłbym śmiesznej rzeczy, prawda? Would you do the funny? Chyba mnie nie goni aż tak bardzo. Bo nie słyszę, żeby było blisko mnie. Przy tym ognisku muszę przynajmniej. Znaczy, to ognisko muszę przynajmniej odpalić. Nie muszę przy nim siadać, ale muszę je przynajmniej odpalić. Bo i do niego i tak wracamy z Illithid Dungeon. Dobra, tutaj nie chcę ryzykować, więc sobie tu spadnę. Trochę dostanę, ale nic nie szkodzi. Błagam, Shinji, nie spierdol spadków tym w Illithid Dungeon. Nie spierdol tego jebanego spadku. To nie jest trudne, po prostu kurwa nie spierdol. O Boże, mam za mało deksa, żeby ich bić. Ja widzę, że mam za mało deksa, żeby ich bić. Jeżeli zapytacie, po czym poznaję, to po tym, że potrzebuję 4 hitów, a nie 3. Jeżeli potrzebuję 3 hitów, to jest ok. Jeżeli potrzebuję 4 hitów, to ich ulewam. Mogę zdjąć to. O Boże, za wcześnie. Teraz tak, kolega robi jumpscare tu. No i dobra. Nice. Tym razem się udało.
Najgorsze jest to, że to wygląda jakby było proste i oczywiste, ale już tyle razy tutaj się wypierdoliłem. Flap, flap, roll. Jako, że to jest skip, który teoretycznie dużo skraca, ale jednocześnie zrobienie go nie jest proste, to wolę tutaj dla bezpieczeństwa odpalić to ognisko. Wiadomo, usiąść nie usiądę, bo alwa. Ale nie zależy mi aż tak bardzo, żeby robić od razu ten cały quit-off. Dobra. Znaczy quit-out, alter 4 dosłowne. Swoją drogą alter 4 wydaje mi się, że nie jest dozwolony nawet przy ten ani percent kategoriach. Na razie wywalę to i to. Chciałem powiedzieć, że pewnie zaraz tego pożałuję. Jedu. Flap, flap. O mój Boże. Aż do. Dostaje każdy możliwym fireballem. To jest paskudne. Ten fragment i ten dungeon akurat idzie katastrofalnie. Dobra. Wiecie co? Zrobię nawet tak. Co? Za szybko. Będę miał więcej menusowania potem, ale zaboleje to chyba. Hop. Ruler. Ruler. Au. A idę. Już jestem bezpieczny. A mam cięcie. Więc masz po twarzy. O Boże, moja stamina. Ja już mam chyba tak. Albo nie. Ja mam. To muszę teraz odejść od winy. Będę miał na trzecie od razu. A on dostał po łbie, więc teraz się będzie słaniał. Dość długo. Tym razem nie dostał połowy, więc muszę zaczekać na staminę. Bąk. Bąk. Roll. Tak. Mam ładunek, więc teraz sterować ataki tylko. O Boże, wjebałem. Jest mój. Nice. Czyściutko. Wracamy do Firelink. Chcę wydać Bonsharda i chcę poziomy w Dexa. Sprzedaj to. Dużo poziomów teksta teraz. Chcesz przynajmniej jakieś 32. O, tak zrobimy. Leczymy się, Rona. Sordy, puklesz. Bone shard. Ja mam jeden czy dwa bone shardy teraz? Dwa. Bo jeden z tego, jeden z tego. Czyli 9 plus 6. Nice. I to będzie Distant Mana. W dwie ręce. Mogę w sumie już pokler założyć też. Proszę, nie dziabnijcie mnie.
Chyba nie dziapnęły mnie. Zawsze zapomina o tym, że to są jeszcze te długie schodki, tak to BH. Ach. Jebane kundle. Najbardziej jebane w kundli. O jezu. Uratowane. Holy fuck, uratowane tak bardzo, jak się, tylko się dało uratować. Tu są łyknę flachę od razu. Nie jestem pewien swojego Pontifa, więc chyba ten. Chyba następną flaszkę łyknę już na Pontifie. Wiem, że to może zabrzmieć sprzecznie ze sobą, ale chodzi mi o to, że ten, że wolę mieć więcej całkowitego leczenia, że tak powiem. I to chyba kwita od sobie. Dla bezpieczeństwa. A nie, to je, bo Invader. Zapomniałem. O Invaderze. Nie zrobię kwita auto. Proszę, nie nadziej mnie na miecz. Chyba będzie ok. Roll do przodu, please. Chyba. Mój zabójco ranów. Witamy ponownie. Zniknął mi, nie lubię tego. To jest fajny ruch odpadowania. Muszę odbiec. Potężnie odbiec. To jest tu sam. O. A, nie to, że dobra, to idź. Lidus. Dobra, to jest 7-hitowe. 7-hitowe? Oj! O Boże! Się dałem złapać! Jak idiota! Au. No nic, that's fine. Muszę odbiec. O Boże! On ma aż taki zasięg na tym? To już faza? Nie. To będzie faza. A, nawet go dziabne. Oj. Nie przemię obywałem. No proszę, bijcie mnie. A, było dalej niż myślałem. Oj, dałem się trochę porobić. A, kurwa! Pontif zabójcanów, hej. Niedobrze. Ale mam jednego Embera i odblokowałem safe code, więc może jakoś to będzie. Szybki teleport do Jorszki. Churchof Jorszka. Jestem za mało agresywny w drugiej fazie. Mam wrażenie, że on jak ma tego klona, to on jest mniej agresywny niż w pierwszej fazie. Jakkolwiek go pytanie brzmi. Ember. I biegniemy. Najgorzej będzie, jeżeli teraz ten, jeżeli teraz tego Embera stracę, to wtedy będzie poranie raczej.
To. Let me in i nie daj się trafić. Dobra, jeszcze raz. No spokojnie, to nie jest trudna walka. A, pozbyłem się klona. To jest dużo. Aj, zbydol. Aj. A, znowu klon. Aj, zjedziłem po klona. Odsunę się na chwilę. To jest ta fala, ona ma krótki zasięg, więc powinien w przodu zostać. Za dużo ataków. To jest ten wybuch. Co ty robisz, kolego? Chyba to jest to. Jest mój. Ten rany do datowania. Ten ran jest do datowania. Jeszcze jakby Alcyś dał dobre RNG, to już w ogóle byłoby super. Ale jednocześnie na Alcyśio za bardzo w to nie wierzę. Chciałbym Beral bezpieczeństwa zgarnąć, zobaczyć, czy koledzy mi dadzą, czy nie. Mam nadzieję, bo Ember jest tutaj. Jest to dość daleko, więc mogę. Podamy tu po szalda. Spadamy tu po popioły. Spróbujmy zagrawać każdego tak, żeby na miecz się zmienił. Bo wtedy mniej strzałek potencjalnie leci. Ach. I teraz tak, to. Nice. Czysto. Winda. Ember. Mogę zjeść jedną duszę. Drugie nie jestem pewien, czy mogę, więc nie chcę już marnować czas potencjalnie. Pys. To trzeba robić to dookoła. Zaczekam. Nie będę się cofał teraz. Ja tylko usiądę. Żeby potencjalnie mieć więcej stosu na deserkę.
Dobra. Proszę, niech oni nie biją noża w plecy. Bo słyszę, że biegną niebezpiecznie blisko. Górę, na górę. Au. Bo się mogę tak trollować. Proszę tylko o dobre ręki na Adrichu. Adrich, przyjacielu. Jakie dasz mi dzisiaj ręki? To jest okej. Okay. Chyba nie będzie fada jeszcze. Nie. Ulala. Dla bezpieczeństwa łykam plachę. Ja. Teraz będzie koniec tamtych wrogów i pytanie od czego zaczynamy. Od strzałek. Chujowo. I w dodatku z dodatkiem są z miru. I on się przeniesie od razu. Niedobrze. Chujowe ręgie. Co tym na tym robimy? Kolego. Ulti. To będzie atak. Yep. O Boże! O, ja widziałem ten drugi atak, czemu ja go nie dolnąłem? Tak. No nic. Na szczęście to nie jest jakiś puchwiek, długi podbieg. W dobrym momencie przed line, no right. Tak jak wczoraj Zadejko wychodził i Sevik umierał, tak dzisiaj ty przechodzisz i ja umieram. To ja mogę powiedzieć. O, nie, ja to podchodnie odegrałem. Nie wiem, czemu nie dolnąłem. Ściskałem tego rola już prawie. Rozmistajmowałem rola. O, to jest chyba najlepsze określenie na to, co się stało. Nie wiem czemu na zasadzie, że nie wiem jak mogłem zrobić coś tak głupiego. A nie, że nie wiem czemu gra mi nie pozwoliła, czy coś interesuje. No nic. Powiem tak, i tak czasowo jestem zaskakująco dobrze, więc nie będę narzekał jakoś bardzo. Kompletnie czuję wydźwięk w robocie. I tak... I guess... O, powinieneś patrzeć to sign recorda. Moje dusze, Jesus. To zrobię Aldi. Strzałki, zajebiście. Fun fact ze strzałkami w pierwszej fazie jest taki, że... O Boże. Że on je puszcza w konkretnym kierunku i one nie gonią gacza. Więc jeżeli się dobrze ustawimy, to to jest w miarę dobry atak nawet. No. To już będzie faza? Nie. Dobra, co robisz, kolego? Kulki i strzałki. Jak polecą te strzałki? Bardzo ładnie. Łeknę flachę od razu. Czy grałem w personel 3 i przyszedłem jakoś w ciągu tygodnia od premiery? On się tepa już? Jesus. Co robisz? Nie to strzałki. To jest bardzo przyjazne dla gracza LNG. Nie to to w poprzednim podejściu. A jest jeszcze ten szalony, mogę teplować. Dobra. Strzałki? Yep.
Ulala. Roll. Znaczy roll, to jest to. O Boże. A Rick mi daje chyba BNG. Póki co. Jeszcze jak teraz szalki pójdą, to jest w ogóle. No, czy wy go widzicie? Ja pierdolę. To jest dosłownie Aldrich mówiący, to jeżeli chciałeś zrobić jakieś... Nie mogę. To jeżeli chciałeś zrobić jakieś PB, ale nie. What the fuck? No, nie. Ja pierdolę. Gdzieś drugi narożnik. Yep. Błagam, niech to nie będą strzałki. To jest life hunt. Ten o dziwo nie oberwałem. On jest martwy. A ja mam jedną flaszkę na danserkę. Ja mam jedną flaszkę na danserkę. Danserka jest prosta. Właśnie to powiedziałem. Żegnajcie. Jak się... Na. O ja pierdolę, ja wiem. Ja pierdolę, jestem idiotą. Holy fuck. Miałeś rację, powinienem się wycofać. Zastanawiałem się, dlaczego Aldrich mi tak chujowo idzie. Mam plus 3. Pojeby mnie. Yep. Dosłownie mnie pojebie. Nie mam bonus nawet. I nie jestem pewien, czy mam na tyle dusz, żeby sobie ulepszyć. Pa. Masz duszę Aldricha, wiem. Aldrich daje mało dusz. To jestem problem. A co ja robię? Mogę ulepszyć na plus 4. Chyba. Nie kupiłem shardów. Mogę kupić 5 shardów i wtedy nie będę miał absolutnie nic. Mogę kupić 4 i będę miał na plus 4. Zastanawiam się, czy to jest tutaj. Ale chyba nie. Po prostu skupić się na jednym serce. Zobaczcie sobie teraz nie mieć ogniska Volta. O mój święty Boże, to było paskudztwo. O Jezu, najgorsze jest to, że to wszystko jest taka reakcja łańcuchowa trochę. O
Bo to jest dosłownie na zasadzie, że gdyby Aldik nie dawał mi chujowego RNG, to miałbym więcej estusów, to pobiłbym Dancerkę. Względnie oczywistą sprawą jest, że gdybym po prostu nie zapomniał jak kompletny idiota ulepić sobie do na po trzecie, to Aldik by nie musiał być RNG. Ach. Nie jestem pewien, czy Dancerka jest podatna na magię TBH. Coś tam więcej zadaje. Aha. Myślałem przez też, że ja zagadowałem z tego. Zapina. Jesus. A bywam zbyt oczywistymi atakami. Ser, to daje bardziej przyjazne gaczom ataki. To nie jest przyjazne gaczom atak. Jesus. Głupie błędy, la la la. Chyba pierwszy raz poszedłem na Aldika bez broni po 6, tak by the way. I to mnie najbardziej boli. Zresztą nie jest błąd, który kiedykolwiek zrobiłem do tej pory. Chcesz tam wyjść? Też. Zawsze jestem pierwszy raz. A, weź. Gdzieś tutaj jest jeszcze jeden chunk, jakby ktoś nie chciał bardzo zbierać za firebombkę. Z tego co pamiętam. A będzie quitout, czy nie będzie quitout? Będzie. Unless... dobra, ja kupiłem tak, że miałem 5, czyli potrzebuję kupić 7 large Titanite Shardów. Aha, ten Ember niech już będzie. Ach. Kolejny mnie jest zobaczyć jedną szturkę, którą podpatrzyłem wczoraj, ale jest trochę zbyt ryzykowna chyba. Jak na to, że potencjalnie mam czas jeszcze. W sensie, że je mogę się zmieścić w czasie. Szturka to przebieganie tutaj przez most i quitoutowanie po drugiej stronie, żeby zwestować smoki.
Ale nawet nie wiem, czy to jest coś teraz tego warte. Z tego co widzę, to jest jeszcze nasz jakiś, nie wiem, 20 sekund. On zielony ogniem, by the way, będę przebiegał. Nienawidzę tego. Teraz jeszcze czekam, aż ktoś rzuci firebombkę, jak będę przebiegał. Ja się nie odzywam. Ja się kurwa nie odzywam. Jeden, a wydaje mi się, że coś jest szybsze, bo kompletnie skipujesz ten przebieg w bok, tak jakby. Tylko biegniesz bezpośrednio tutaj, gdzie ja teraz biegłem. A Quidot nie trwa aż tyle. Pojebie mnie. A dawaj. O Boże. Au. Jebiesz mnie? Ja pierdolę. XDD. XDD. Kocham na nowej deszcze. Kocham szybko bieganie Dark Soulsów 3. Nigdy w życiu nie bawiłem się tak dobrze. I ten smog znowu zionie, by the way. O wow, tym razem nie zionął. Zakuzwa łaskawość. Oczą panie. Jeżeli te bombki wybuch... Znaczy chciałem powiedzieć, że jeżeli te beczki wybuchną, jak ja będę oni przechodził, to wyłączam streama. To jest to, co chciałem powiedzieć. Czy ja w ogóle mam jeszcze taktycznego embera? Wydaje mi się, że jednego mam. Zastanawiałem się, czy tamten kolega mnie nie ujebie.
To powinno mi trafić. O lala. Ja umrę. Dobra, i nie. Chyba, że znowu też mi strzeli. Dosłownie. Okej, okay, Symphony. Au! Nie przeżywałem tego? A się obrócił w powietrzu. To mnie trafiło. Jesus. Dobra. Nie będzie na żyletki, ja tego po prostu nie zrobię za wolno, bo sobie ubiję. Będę miał. Pamiętaj, jeżeli się nie wypierdolę, to będę miał IRL 1.31, 32. Ja wiem, nie? Dosłownie mnie kurwa pojebie. To nawet nie jest do powiedzenia, jak bardzo mnie pojebie w tym momencie. Tym, że dostaję losowymi pociskami, które mnie stagerują. Najgorsze jest to, że ja większość ranów sobie na zasadzie, że jeżeli coś mi na początku nie wyjdzie, to je kończę. Ja pierdolę. To ja je kończę od razu, więc nawet nie jest tak, że mam jakoś archive, czy... Ogólnie tą część za pomplifem mam bardzo kiepsko przećwiczoną, bo bardzo rzadko mam okazję przećwiczyć. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Czasem myślałem, że to moje dusze tu leżą i chciałem mocno kwestionować. Czemu Sage mnie tak memuje tutaj? Czemu akurat ten efekt? XZ. Już bomba za pół HP leciała. Najgorsze jest to, że ja chyba nie mam taktycznego MBR-ka.
XD? On trzeba mnie zabije? Pojebie mnie. A nie w tę stronę. Cześć. Czy ja dobrze szedłem? Czy ja jeszcze spadłem? Nie, też w tę stronę się idzie. Nie jestem przyzwyczajony do skakania tutaj. Właśnie też mi się wydaje, że to jest szybciej. Czujecie ten quit out? Owszem, zgadza się, ja też czuję ten quit out. A to jeszcze tylko podpatrzenie. No, mam 7 embedów, doskonale. Ochocze się poczułem. A czyli bez. Florian, który zaleczenie nie stawia mi problemów. Klasyka. Gdzie on jest? Tu. Nie czuję się bezpiecznie unikając tego, znaczy biegnąc do niego. Co ja chcę, mam ich dużo w miarę. Lala. To będą kulki, czyli parę roli. Tyk ma też niedużo HP. O Boże. Jeden 30 po lotniku. No ja tego lotnika zabiłem. Jesus. Głupie błędy. Głupie błędy.
Nie odpaliłem. To się jeszcze nie wcisnę, bo jestem fatty. To jest jeden z tych standardowych ranów pod tytułem, że to jest poniżej 1.30, jeżeli nie robię jakiegoś głupiego błędu, który nie jest przy przechodzeniu etapów. Mnie to chyba najbardziej denerwuje. Bo wypierdalając się tam, gdzie... inaczej. Gdybym poszedł po plus szóstki, to bym zabił Aldricha raczej za pierwszym. Zabijając Aldricha za pierwszym albo za drugim. Miałbym więcej estusów i bym pobił danserkę za pierwszym. Zaczyna się dobrze, widzę. A też można nie zmienić. Dziękuję. Troszkę też na włócznie. To atakuje dużo lepiej niż to, co pamiętałem. Jestem Malty. Chyba się śpieszyłem. Mając lepszy bieg, bym to bezpiecznie odegrał, a tak to próbowałem na zdecydowanie za dużej szybkości. Nie. A w momencie, kiedy nie jestem poniżej 1.30, to nie to bez różnicy, tak to wycha. Próbowałem mu wcisnąć ten jeden hit, by go przerzucić do drugiej fazy i myślałem, że zdążę. To tylko z tego wynika, niczego innego. O, gdybym za każdym razem, jak myślę, że wejdzie mi hit, to wszedł mi hit. Nie wiem. No well. Miałem trochę nieparta z tym, jak szybko mu Kersos wszedł. Za każdym razem źle deluje ten atak, I swear. Dobra, to jest włócznie niestety. Nie przepadam to włócznią. Yep. A kurde, myślałem, że ja to może przedalować. Chyba weź. Daj mi normalną fazę.
Ulala. No, w tym momencie też chyba trochę pycha. Plus na pewno to, że nie mam tyle poziomów, ile normalnie bym miał. I coś to Ember. Nie, bo Soul Cinder to jest boskim generalnie, nie mam jakichś problemów, więc to teraz moje, wydaje mi się, że już kwestia psychy. Nie bardziej niż czegokolwiek innego. I mimo wszystko chyba lepiej pracuję pod jakąś presją, aniżeli, że tak już na kompletnej wyjebce. Bo mam wrażenie, że jak jestem na wyjebce, to mniej się skupiam. Więc w momencie, kiedy... To jest tak, że w momencie, kiedy wpadają jakieś takie głupie błędy, to mimowolnie się odwróciłem. Nie wiem, z tego ataku, Jesus. Kurwa, sol. Powinien palić za nim. O, to szczęście będzie. To jest włócznia. Muszę pamiętać, żeby włócznia było kilolować bardziej. Nie, dobra. Nie będę nawet tego kończył. Bo nie mam mentalu na to. Za bardzo mi siadło to, że byłem blisko. No ale. Także ten nieco apokalips będzie normalnie. Żeby nie było, gdyby to był run porządny, to go kończył aż ten, aż pójdzie, ale tak to nie mam siły. Także mówię, co będzie normalnie SMT4 apokalipsa. Także trzymajcie po. Cześć.